Słowo Boże, wyznaczone na dzień dzisiejszy, a zapisane w Starym Testamencie, znajduje się w 5 Księdze Mojżeszowej w 8 rozdziale i 7 wierszu. Pan, Bóg Twój, wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze. Starożytna ziemia obiecana cieszyła oczy. Słusznie powiedziano, iż opływa w mleko i miód. Mojżesz nazwał ją ziemią piękną, ziemią, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, ziemią pszenicy i jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, ziemią drzewa oliwnego, oliwy i miodu, ziemią, w której bez ograniczeń będzie można spożywać chleb i niczego nie będzie brakować. Ziemią, której kamienie są z żelaza i z której gór będzie można wydobywać miedź. Skoro Bóg dał swojemu ludowi na mieszkanie taki urodzajny i piękny kraj, z pewnością może obdarzyć swoich wiernych podobnym krajem, czy też, jak mówimy, Królestwem Bożym. Wszak celem naszego obecnego życia tu na ziemi jest zdobycie udziału w Bożym Królestwie, w Ojcowskim Domu w Niebiesiach. Pieśniarz pisze: kraj przecudny w górze znam, jawny tęsknym moim snom. Na złocistych brzegach tam Ojciec mi zgotował dom. Bez wątpienia ziemia obiecana z czasów starożytnych stanowiła przedsmak raju. Kraj tęsknoty ludzi wiary, który gotuje dla swoich wiernych sam Chrystus Jezus. Zapowiedział to psalmista, który pisze: sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Taką też obietnicę dał swoim uczniom, a tym samym i nam sam Jezus, mówiąc: w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Dziś Bóg prowadzi swój lud, także i nas, drogami naszego życia. Nieraz są one pustynne, nieraz na tych drogach może brakować nam poczucia bezpieczeństwa i oparcia w dobrach doczesnych, których akurat brak. Ale właśnie wtedy Jezus jest przy nas najbliżej, jak to możliwe. Zapewnia: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. On nosi nas na swoich rękach, obdarza całym bogactwem darów łaski, zachowuje w wierze i prowadzi do bezpiecznej przystani. Przede wszystkim więc dziś dziękujemy Mu za Jego błogosławieństwo, Jego opiekę, za to, że On wyposaża i uzdalnia nas do wędrówki przez to życie, które nieraz i dla nas bywa trudną i niebezpieczną, piaszczystą krainą. Przed nami główny cel, ta najważniejsza dysegnacja, do której zmierzamy. Ziemia obiecana w niebie. Tam kiedyś spoczniemy u Bożego boku. Dzięki Jezusowi Chrystusowi zaś droga do Bożego Królestwa stoi przed nami otworem. Dlatego też apostoł Paweł pisze: jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Amen.